Tak na gorąco, Dawid, potrafisz powiedzieć, co się stało? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No przegraliśmy znowu, bo nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać, bo to nie była zasługa jakoś Jastrzębskiego Węgla, że oni to sobie wygrali, bo tak bardzo dobrze grali, tylko im ewidentnie w tym pomogliśmy i tak jak mówię, no szkoda, bo byliśmy w tym meczu już 3 razy w bardzo złej sytuacji i ten trzeci set bardzo nas zbili, tak jak my ich w Bydgoszczy. Z czwartego udało nam się wyszarpać, pomimo, tak jak mówię, cały czas jakiejś tam średniej gry i walczyliśmy do końca i się udało, tiebreak, zaczęliśmy 6-1, a później było po 6, także też udało nam się doprowadzić, no ale tak jak mówię, no jak byśmy lepiej zaczęli tego tiebreaka, to może byśmy mieli przewagę pod koniec, no. Tak jak mówię, no ciężko mi teraz tak na gorąco coś ocenić, no na pewno... Wydaje się, że takim kluczem w tym tiebreaku to były 2 razy zagrywki Michała Łaski. Na początku i później w końcowym fragmencie tego seta. Znaczy tak, na pewno. Może nie gra jakoś wyśmienicie mocno po 120 na godzinę, ale nie psuł żadnej zagrywki celowo sobie dokładnej. I tak jak mówię, no nie przyjmowaliśmy tego, powiedzmy, idealnie w punkt i z tego robiły się potem problemy, bo każde rozegranie kończyło się podwójnym blokiem. No i tak jak mówię, no cóż, no ciężko mi teraz powiedzieć. No, na pewno dobrze Jastrzębie potem zaczęło bronić, grać wyblokiem i Michał Kubiak parę świetnych obron. Mówiłeś, Dawid, o tym, że słabo zagraliście i to nie jest efekt dobrej gry Jastrzębia, ta wygrana. To czyli wy musicie, chcąc odwrócić rywalizację i wrócić na piąte spotkanie do Bydgoszczy, poprawić się w każdym elemencie. Na pewno, no na pewno. No musimy zacząć od naszej zagrywki, poprzez nasze później przyjęcie tych, mówię, bo wiadomo, trudne zagrywki to wystarczy zostawić u góry, ale trzeba się skupić na tych łatwych zagrywkach rywala i dopieścić je naprawdę w punkt, że można grać z tego wszystko. No i tak jak mówię, no myślę, że jeżeli zagrywka jutro nam będzie się działa i przyjęcie poprawimy minimalnie, bo mówię, nie było też tragedii, to będzie jutro inny wynik. Jasne. Głowy do góry, trzymamy kciuki i jutro będzie nowy dzień i lepszy wynik. Dziękuję Ci serdecznie.